O czeskiej literaturze nie wiem nic. A na czeskim humorze znam się równie dobrze jak na czeskiej literaturze. Tak więc, z dużą dozą niepewności, co też mnie czeka, sięgałam po powieść Ewrzana Boczka, ostatnia arystokratka. Okazało się, że odpowiedź brzmi: dobra zabawa. To jest komedia. Czeska komedia. Narratorką jest Maria Kostka z Kostki, czeska arystokratka, która jako jedyna z rodu urodziła się poza Europą, czyli w Nowym Jorku. Marię oraz jej rodziców, zamerykanizowanego ojca Franciszka oraz matkę, amerykankę Vivien, poznajemy w momencie, kiedy przygotowują się do wyjazdu do Czech, a konkretnie do rodowej siedziby, czyli Kostki, niegdyś grodu powstałego w XIII wieku, w wieku XVIII przebudowanego na barokowy zamek. Ów zamek zamieszkiwany jest przez personel tworzący istną galerię osobowości. Józef jest chyba najbardziej leniwym kasztelanem świata, darzącym turystów niekłamaną pogardą i nienawiścią. Kucharka i sprzątaczka pani Cicha oprócz tego, że gotuje i sprząta, zajmuje się przede wszystkim skubaniem gęsi oraz produkcją trunków, które następnie sama z lubością spożywa. A ogrodnik pan Spock, przezwany tak na cześć bohatera serialu Star Trek, którą to postać przypomina, przejawia niezwykłe przewrażliwienie na punkcie swoich włosów, gra na fortepianie częściej aniżeli wykonuje swoje obowiązki, a jeśli już uda się go zaangażować do jakiejkolwiek pracy, zazwyczaj kończy się to katastrofą. Szczęścia dopełnia obecność zwierząt. Nie tylko zamkowych gęsi, kur, świń czy koni, ale przede wszystkim leciwe już kotki carycy przywiezionej ze Stanów Zjednoczonych czy dwóch szczeniaków rasy DOK Orlando i Leonarda, chyżo na Olka i Leosia. Trudna sytuacja finansowa rodziny kostków oraz konieczność utrzymania majątku zmuszają ich do przyjmowania na zamku turystów. Matka głównej bohaterki, Vivien, która całą wiedzę o arystokracji czerpie z biografii księżnej Diany, upatruje w tym szansę na zaprezentowanie się szerszemu gronu Czechów i upodobnienie się do swojej idolki. A ojciec Franciszek z zazdrością obserwujący działania zamożnego właściciela licznych czeskich zamków, czyli księcia Schwarzenberga, widzi w turystach szansę na pokaźny zarobek. Jedyne, czego potrzebują, to dobry menadżer. I tu do akcji wkracza Milada, skuteczna i bezwzględna mistrzyni PR-u i marketingu, która postawiła sobie za cel nie tylko postawienie kostki na nogi, ale także osiągnięcie w tej materii niebywałego sukcesu. Zderzenie współcześnie żyjącej rodziny, no może nie tak całkiem współcześnie, bo akcja toczy się w latach 90. XX wieku, Amerykanki z amerykanizowanego Czecha oraz ich córki z rodzinnymi legendami i czeską rzeczywistością. Mnóstwo zabawnych sytuacji, przekomiczne dialogi, wyraziste, a nawet powiedziałabym, że przerysowane postaci są gwarantem świetnej zabawy w czasie lektury. Lekka, łatwa i bardzo przyjemna propozycja na weekend, urlop czy wakacje w sam raz, aby oderwać się na chwilę od codzienności, a przy okazji zafundować sobie trening mięśni brzucha.